Ja dzisiaj z pracy przy F-32, no, który wygląda tak, jakby był zakopany pod ziemią i ktoś go odkopał. Znalezisko takie archeologiczne, ale on tutaj jest od początku na tym zakładzie. I do tej pory nie wiem, czy on jest jeszcze czyjąś własnością, czy on już jest porzucony, bo stał na szafce, która już jest wykrzywiona, tak praktycznie przewrócona, opiera się o ścianę. On tam był wrośnięty w ten brud. Nie wiem, czy go ktoś używa, czy nie. Szefowa mi powiedziała, że pracownik został przeniesiony, ale być może pomyliła pracownika, być może nie o tego chodzi, no ale miejsce pracy wygląda jakby na opuszczone, jakby to wszystko tam za chwilę miało na złom trafić, dlatego no, szefowa też mi dała pozwolenie zabrać go, bo jeśli zajdzie taka potrzeba, ktoś się o niego upomni, to go zwrócę, ale myślę, że jak go wyczyszczę, przynajmniej spróbuję go wyczyścić i ktoś będzie chciał się do niego jeszcze przyznać, to go zwrócę oczywiście, bo odłączyłem kabelek, tutaj był z boku podłączona antena na jacka. Tutaj chyba, no tam ja tego kabla nie zabierałem, chyba tutaj była antena podłączona, bo to widać jeszcze nie jest tak zabrudzone. Jest kabel AUX, też cały brudny. No on jest tak brudny, ja nawet nie wiem, czy on działa jeszcze, nie wiem, jak się go obsługuje. I tak tutaj u góry to był dywan kurzu, ja to tylko zdmuchnąłem i spróbuję go wyczyścić, wam pokazać, sprawdzić, czy to działa i zostawię go tutaj w pomieszczeniu ochrony, jeśli by jakiś pracownik się po niego chciał zgłosić. Mam nadzieję, że nie będzie miał mi za złe, że go wyczyściłem, że go wziąłem. Ale jeśli nikt się po niego nie zgłosi, to ja go najwyżej zabiorę do domu i tam go dopieszczę. Ale no na razie spróbuję go z grubsza wyczyścić. W pracy nie bardzo mam czym, bo tutaj nie mam ani żadnych chusteczek, ani izopropanolu, ani tego kontaktu do czyszczenia potencjometrów i tak dalej. Także spróbuję najwyżej jakąś szmatkę znaleźć, czy jakąś tam chustkę i go tylko tak z grubsza wyczyścić i pokazać wam, jak to wygląda, jak to gra, o ile to jeszcze gra. Także na razie spauzuję, spróbuję go z grubsza wyczyścić, sprawdzić i wam pokazać. Także zobaczcie sobie, przyjrzyjcie się, jak on wygląda teraz. On stoi z 7 lat na tej szafce, chyba nikt go stamtąd nie ruszał, jest tak brudny, że prawie nie widać, co to jest. Ledwo widać, co to jest. Ja już go kiedyś pokazywałem na swoim kanale, ale nie ruszałem go z miejsca. Teraz, jak mówię, wziąłem go, bo nie wiem, czy ktoś go prędzej czy później nie wyrzuci, bo on stoi na szafce, która jest pootwierana, stoi wykrzywiona, jakby miała się przewrócić, tyle że no, opiera się o ścianę, to się nie przewróci. Ale nie wiem, co z nim będzie dalej, także no na razie go tylko wyczyszczę i go tu zostawię. Jak się ktoś upomni, to go oddam, jak nie, to go kiedyś tam może zabiorę do domu, a na razie go tutaj wyczyszczę i zostawię. Dobra, to się biorę za to czyszczenie i zaraz wracam. Takie oczywiście powierzchowne, na ile tutaj jestem w stanie w pracy ogarnąć. Dobra, wracam na moment, bo po jakimś czasie mi się nagrywanie wyłączy, jeśli jest spauzowane. No i co? Na razie tak go przetarłem z grubsza, ale on wygląda jak dalmatyńczyk. Jest tak pochlapany farbą, że chyba już tutaj nic więcej z niego nie zrobię. No. Farba biała, farba niebieska. Z grubsza go odkurzyłem, że przynajmniej w ogóle zaczyna przypominać jakiś sprzęt, ale żeby coś więcej z nim zrobić, to trzeba było tu grubszą chemię użyć, przynajmniej dużo izopropanolu i delikatnie próbować zdrapywać te farby, o ile to się da. No na pewno w jakimś stopniu dałoby się go odczyścić, ale jeszcze trochę go przejadę ściereczką, którą już ze 4 razy wykręcałem i tyle piachu tu było, że i stół musiałem wycierać przy okazji.
Poza tym, że dywan u góry był taki, że w ogóle nic na nim nie było widać, to jeszcze jak go tu przyniosłem, to było tyle brudu, że no dosłownie jakby go z ziemi wykopać. No. Jeszcze na moment spauzuję, jeszcze go troszeczkę doczyszczę i spróbuję go podłączyć, zobaczyć, czy on w ogóle działa. O masakra, kolejne 5 minut czyszczenia, jak nie więcej. No i nic już więcej nie zrobię. No na daną chwilę, na możliwości, jakie mam na zakładzie, nic więcej nie zrobię, ale przynajmniej widać już, że jest klapka u góry, pod którą są potencjometry, ale czy widać od czego to jest, czy to soprany i basy, prawdopodobnie tak, bo to wszystko jest tak brudne, że nawet nie widać dobrze oznaczeń, co jest co. Magnetofon, kieszeń była tak zatarta, że nawet zamykać się nie chce, trzeba tutaj ręcznie przesuwać element mechanizmu, żeby się kieszeń chciała zamknąć, bo to wszystko jest tak zatarte, także magnetofon na pewno nie zagra. Tym bardziej, że tutaj widać jakiś pasek idzie urwany. O, tutaj mamy jakiś pasek urwany. Gdzieś tam sobie wisi. Także to wszystko trzeba było rozebrać, gruntownie to wyczyścić. Ale jak widać, głowice są. Jest rolka, która się nawet kręci. Także on mógłby być do ocalenia, ale no magnetofon to na razie nie ryzykowałbym próbowania włączyć go w ogóle, bo tu jest chyba automatyka. Także to wszystko mogłoby się zaraz zatrzeć do reszty, zjechać lepiej. O ile by się chciało w ogóle ten magnetofon sprawdzić, to najpierw go rozebrać i wyczyścić, bo na razie nie warto, bo tylko można by go dorżnąć całkowicie. A na razie spróbujmy sprawdzić radio i AUX, czy on w ogóle jeszcze zadziała, bo pamiętam kiedyś, że on działał, grał, jak go tam sprawdzałem na tym stanowisku w pracy. Gdzieś tam na filmie jest u mnie F32 zakładowy, czy nie pamiętam, jak ja ten film zatytułowałem, albo był też film zakładowe radyjka, czy grajdełka, coś takiego, to on też tam był. No, teraz jest troszeczkę odkurzony przynajmniej, bo farby z niego nie usunę. Ale no nic, przejdźmy do testowania. Podłączę go i wracam. Podłączyłem go, coś tam pierdzi. Diody się świecą. Teraz trochę popstrykam. Czy coś się uda tutaj zdziałać? Gdzie tutaj w ogóle częstotliwości się zmienia? Gdzie tutaj się w ogóle radiem operuje? Chyba tu, tutaj. Czyli, że co, że to było FM, ale nic nie złapie. Tutaj nawet nie widzę, co ja tu włączam, stereofonie czy coś, tak ciężko chodzi. O, rozruszał się przycisk. Dobra. Gdzie tutaj w ogóle są częstotliwości? To jest chyba głośność, ale tak zatarta, że nie chcę jej urwać. Dobra, jakoś tam chodzi. Jakoś tam chodzi ta głośność. Ale może ja najpierw spróbuję rozpracować go, zanim cokolwiek tutaj wam pokażę, bo na razie nie wiem co i jak, a ciężko jest cokolwiek przeczytać koło tych przycisków czy przesuwaków, bo jest tak brudny, że nie widać co jest co. Także rozpracuję go i zaraz wracam.
Dobra, w sumie tutaj rozpracować to dużo nie trzeba było, tylko po prostu ten przycisk od częstotliwości nie chciał mi się przełączyć na FM, też go trochę rozruszać musiałem. Ale tutaj się przełącza na FM i stroi to. Chociaż antenę ma urwaną, ktoś tutaj miał podłączoną zewnętrzną, ale i tak odbiera to. I tak to coś odbiera, także zobaczmy, gdzie jakaś muzyczka gra, jak to brzmi w ogóle. Tutaj jakoś słabo odbiera. Tutaj reklamy. Na złość nic w radiu nie ma. No tu jest muzyka, ale tak nieczysto łapie, że to jakieś Czechy. No bez tej anteny ciężko coś dobrze dostroić. Tutaj pokrętło było ustawione jakoś tak. A może... O, jest trójka dosyć czysto. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tutaj mamy balans. Działa, trochę ciężko, ale działa. Jakby potraktować kontaktem, to dałoby się z tym dojść do ładu. Teraz w Media Expert. Mamy sopran. Konfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba... Mamy bas. Szybkę na nowo. Więcej w sklepach. Szybkę wymienimy. Szybkę sobie wymieniajcie. Szybkę. Dobra, tutaj... Tutaj chyba są przyciski, tutaj są chyba funkcyjne. Tutaj mamy. Nie, to jest chyba stereofonia. Gdzie są przyciski funkcyjne, kurczę. Tutaj chyba coś ze stereofonią. A tutaj. Nie wiem, co to jest, także nie wiem teraz, jak przełączyć na przykład na AUX. No nic, zaraz wracam, zobaczę. Podłączę telefon, bo i tak wam tego nie pokażę. Nie, mam drugi telefon chyba, także zaraz podłączę drugi telefon i wracam, tylko to ogarnę. Aha, no funkcję też przełączamy tutaj tym głównym wichajsterkiem. Jak się zamknie klapkę, to tylko on wystaje. Nie tutaj w zagłębieniu, ale tutaj na zewnątrz. Także o ile tu jest radio, to tu chyba już jest AUX. Gra AUX. Próbuję delikatnie podgłośnić, ale coś charczy. Czy to wina kabla, czy odwrotnie połączyłem kanały. Też to było tak podłączone, prawy u góry, tutaj od przodu, znaczy czerwony, a biały obok, ale jak podłączam biały, to coś charczy, a jak podłączę czerwony, bez sensu, bo jak podłączę jednym cinczem, to gra czysto, ale w mono. A jak podłączę dwa, to już coś charczy, jakby jakieś sprzężenie było i nie ma tutaj prawidłowej stereofonii, chyba że jacka źle wpiąłem w telefon, ale raczej nie. Jeszcze się upewnię. Może to wina tego kabla, jakiś już jest zdezelowany. Nie wiem, czy to tutaj zagra poprawnie. Może jest za głośno, jest jakiś przester, przyciszę tam trochę. Nie, coś jest nie tak. Coś z tym AUX-em jest nie tak. Ale te wejścia, te cincze tutaj też trzeba było wyczyścić, popsikać kontaktem.
Zobaczmy, czy tymi przełącznikami może... Nie no, niby coś tutaj się dzieje, jak tą stereofonię przełączam. Teraz jest mono. Teraz powinno być zwykłe stereo. No i niby jest. Ale zobaczmy test lewy, prawy kanał. Jest ta stereofonia. No jest, lewy. Kanał prawy. Ale odwrotnie podłączone jednak, czyli jednak czerwony musi iść z tyłu, nie tak jak było. A biały. Teraz lewy gra. Teraz prawy. No czyli prawy. Niby jest dobrze stereofonia. To jest jakieś rozszerzenie, to tak się trochę zlewa, czyli damy na zwykłe stereo, ale jakoś tak nieczyste, jakoś tak popierduje ten aux. Sygnały testowe kolejno na lewy. By coś nieprawidłowo to grało, nie do końca tak jak powinno. Równo odległym od głośników. Na dwóch kanałach przynajmniej. Ale jest stereofonia, tylko coś nie domaga ten aux, coś nieprawidłowo. Może to być też wina kabla, no ja podłączyłem tym, który był. Stary, brudny kabel. No dobra, jeszcze zobaczę jakąś muzyczkę, no bo nic nie poradzę na to, no. Na obecne warunki nic nie poradzę, że gra to jak gra. Dobrze, że w ogóle to gra. Ona kocha koty, więc dzisiaj pożyczę koty sąsiad. No przyciszę trochę w telefonie, może to o to chodzi, że się przester robi. A tutaj trochę podgłośnić. Teraz tak jakby dobrze, ale zobaczymy jak jakiś beat wleci. Potencjometry trochę trzeszczą. No teraz jakby dobrze, ale cicho, no bo jak przy telefonie podgłośnie, to się jakiś przester robi. Sopran, bas na maksa. Ale słabiutko to gra, słabiutko. To raczej nie jest najlepsze nawet od FS420, bo pierwszy magnetofon, jaki mi się tu na zakładzie spodobał, ten, od którego się wszystko zaczęło, to był właśnie FS420. I pamiętam, jak kiedyś tego włączyłem, gdzieś tam radio sobie włączyłem, żeby zobaczyć, jak to brzmi, to nie spodobał mi się wcale bardziej niż FS420. No i rzeczywiście tak jest. Mimo, że znalazłem tutaj pokrętła od basu i sopranu i wszystko jest na maksa, to wcale to nie gra jakoś mocno. Głośniczki są słabe, delikatne. Dosyć ładne brzmienie, ale to jest słabe, radyjko. No, po włączeniu rozszerzonej stereofonii też już trochę zalewa. Także chyba lepiej na zwyczajnej stereofonii się słucha.
dobra, no już tu nic więcej nie wymyślę. Magnetofonu nawet nie próbuję uruchamiać, bo oczywiście nie ma sensu. Nawet sprawdzać, czy silnik kręci, bo to wszystko jest tak zatarte, że mogę tylko bardziej zaszkodzić. No i kończę, bo 20 minut minęło. Idę go odnieść. Nie wiem, nie będę go tutaj zostawiał. Odniosę go po prostu, podłączę tak jak był. Na pewno, jeśli ktoś się będzie chciał do niego przyznać, to zauważy, że go trochę wyczyściłem. Ale podłączę go tak jak był, bo tam kabel zasilający i tą antenkę zostawiłem. Także podłączę, tylko sprawdzę, czy wszystko gra tak jak grało. Znaczy nie wiem jak grało, bo ja go tam nie włączałem od lat, no ale... Zobaczę przynajmniej, czy działa. Chociaż nie wiem, czy tam nie są bezpieczniki wyłączone. No ale po prostu podłączę i go tam zostawię. No. Czy ktoś go wyrzuci, czy nie wyrzuci, to no nie chce mi się go obdrapywać, czyścić, bo jest tak uwalony, że to jest katastrofa. Dobra, to na tyle z zakładowego, zdezelowanego F32L. Szkoda trochę sprzętu, ale już przynajmniej wiem jak to gra. No nie przebija to nawet Panasonica FS420, ale gra dosyć ładnie, czysto, klarownie, ale to jest takie małe stereofoniczne radyjko. No.